Tak przed wstępem organizuję dla Was konkurs na feder klienta dla jednej osoby, bo w sumie dużo jakoś pewnie się też osób nie zgłosi. Na moim Discordzie macie na kanale konkursy, właśnie jak wygrać feder klienta, więc dojdźcie i zobaczcie, jak możecie za free zdobyć feder klienta. To co, zapraszam do oglądania. Siema, więc dzisiaj pokażę Wam, jak ustawić dobrze feder klienta i pokażę Wam, jak go ustawić pod siebie, jak najlepiej, przynajmniej tak jak u mnie jest, żeby po prostu to wszystko ładnie, dobrze wyglądało. To co, zaczynajmy. Jak widzicie, no nie mam skina i tak na początku się zrespiłem po prostu bez skina i wiem dlaczego w sumie. U Was inni też mogą nie mieć skina. Ja po prostu u siebie nie miałem skina, bo przynajmniej ja nie miałem na początku. Tutaj możecie sobie voice chat ustawić. Do końca nie wiem, jak to działa. Ja sobie te opcje, które dzisiaj Wam najbardziej będę chciał pokazać, zaserduszkowałem sobie. Tutaj oczywiście możecie to sobie wszystko zmienić. Naprawdę to jest mega opcji, czyli na przykład nawet możecie kolory sobie tego wszystkiego zmieniać. Czekajcie. O tu. Nawet możecie sobie taki o zrobić. Mi akurat czerwony pasuje, bo ja lubię czerwony kolor. I dobra. Pierwsze co polecę Wam zrobić, to włączyć to. No tego nie musicie, ale wiecie, to po prostu na przykład to dodawam armor status. Czyli właśnie to co macie ubrane teraz, ile ma zużyć i broń, co nie? Więc no jakoś tak do Bedwarsów się tego nie używa, ale możecie to oczywiście sobie mieć. No właśnie, i na przykład takie obramówki bloków, to jest block overlay, czyli klikamy sobie, wchodzimy w to i ustawiamy. Tu chyba na początku będziecie mieć białe, jeśli chcecie właśnie takie zmieniające kolory, bo możecie to sobie na przykład, nie wiem, tu ustawić. Ja sobie właśnie na maksa daję, wy możecie sobie mniejszą dać, czyli mniej będzie widoczna obramówka lub bardziej. Ja sobie dam na razie najmocniej i chodźmy na przykład do białego, co nie? I tu widać, gdzie się kończy ten blok. Ale mi się podoba zmieniający kolor, czyli blok to, klikamy chroma i uwaga. Zmienia nam kolory, jak tu możecie zobaczyć. Chyba nie da się jeszcze bardziej tego powiększyć. No nie da się. Możecie tu jakieś inne, naprawdę tego jest masa. Tutaj macie, na przykład sobie dam to na fulla, tylko źle dałem. Tu na przykład sobie dacie czerwone i widzicie, teraz film mamy czerwony. No, możecie to na biało, ja jakoś mi się to mega nie podoba, więc ja daję najczęściej tak, o. Wchodzę w to, daję sobie biały i tutaj malutko. O. Teraz widzicie, oj, chyba za malutko nam się nie dało. Tak, o, tutaj. Dobra. I teraz widzicie, że widać, gdzie patrzymy na blok, ale nie jest też taki brzydki i widać, na jaki blok patrzymy, a nie, że nie będzie widać. Ale dobra, to żeby włączyć naszego skina, bo to mi się zbytnio nie podoba, to jest Nick Hider, czyli włączymy to sobie i no nie widzimy skina, ale możemy tu skin option, czyli show real skin, czyli pokazuje naszego skina i już w końcu mamy skina. Możemy też, żeby inni nie widzieli naszego skina lub żebyśmy nie widzieli innych skinów. Czyli widzicie, na przykład teraz Wam się zbliżyło, nie mają skina, a teraz mają, jak jest wyłączona ta opcja. Możecie także niki, Wasze prawdziwe, jakby prawdziwy nick i innych nick. To tak samo co jest tu, tylko po prostu z nickami. Dobra, więc to mam mniej więcej dobrze. I no właśnie, strzałki, czyli keystrokes, czy jakoś tak się to czyta. Ja już sobie to ustawiałem. Naprawdę masa jest tego opcji, więc możecie tutaj pokombinować. Wchodzimy w to oczywiście. Możecie dawać sobie tak jak ja mam. Ja to nic nie będę zmieniać, bo potem zapomnę. No i właśnie, background, czyli to co mamy. Możemy dać sobie nawet na przeźroczyste. O, i same to widać, co nie? Ale ja bym
jednak dał, no tak lekko zacienione, żeby po prostu przynajmniej lekko było to widać. Background Activate, czyli jak klikniemy przycisk, na jaki kolor ma się nam klikać. Jak teraz widzicie, ja sobie klikam i to widać. Klikamy na przykład na maksa, na czerwony. I teraz jak klikamy, pokazuje nam się czerwone. Tutaj klikamy to też. Więc fajne. Ja to sobie dam tak jak miałem wcześniej, czyli tak o. O. I teraz widzicie, że klikam. O, może bardziej nawet. Dobra. Widzicie, że klikam. Widzicie, jakie klawisze klikam teraz właśnie na taki biały. Text color, czyli oczywiście kolor tekstu. Jeden sobie chroma. Wy możecie oczywiście inne kolory. Ja najbardziej lubię chroma, więc sobie ustawmy. Text activate, czyli jak klikniemy, czy dalej ma być chroma, czy na przykład dajmy sobie czerwony, tak samo jak wcześniej. O. Czy jak klikniemy, to widzicie? Zmienia nam się na czerwony i nie przechodzi już kolor. To ma bardzo fajną taką falkę. Powiem szczerze, że mi się podoba. Tak, tak samo jak w Lunarze, bo w Badillionie jest tak, że po prostu to zmienia kolor. Tak, po prostu zmienia, wszystkie naraz zmieniają, a tutaj jak widzicie jest takie przejście fajne. Dobra, text shadow, czyli czy ma mieć cień? Ja sobie stawiam, że nie ma mieć. CPS, czyli możecie sobie tak o włączyć. Tutaj, czyli pod tym, że macie CPS-y, ja sobie tak ustawię. Możecie też, że pod tym, ile macie CPS-ów, lub w ogóle. Ja sobie ustawię pod tym, ile CPS-ów robię. O, i na przykład możecie też odwrócić to, że tu jest CPS i tak na odwrót, żeby był napisany, co nie? No, ja zostawię tak, jak jest. Tutaj oczywiście klik display mode, czyli na przykład czy chcemy mieć same włosy i spację, czy chcemy mieć właśnie też prawy przycisk myszy i lewy, i czy chcemy mieć zamiast prawego przycisku myszy i lewego, czy chcemy mieć strzałki. Tylko sorki, bo mi teraz przychodzą powiadomienia, tylko ja sobie je wyciszę i będzie git. Więc myślę, że tak możemy zostawić. CPS-y też możecie sobie dać, ale ja ustawiłem już sobie, jak widzicie, tutaj, więc nie muszę. I jak widzicie, CPS-y działają. Więc tak o sobie na przykład ustawimy, co nie? I na przykład chcemy też widzieć, ile mamy FPS-ów, czy nam spadają. Czyli wchodzimy w FPS-y, możemy dać sobie, czyli z obramówką, tu możecie sobie wybierać obramówki. Ja nie mam obramówki żadnej. Text Shadows tylko sobie włączyłem. Border, czyli ten, żeby tak leciutko było widać tą obramówkę, ale nie za mocno. Ja sobie to wyłączę. To możecie, żeby było w takich nawiasach. W sumie to też jest nawet spoko. A ja zostanę przy takim zwykłym. Tutaj możecie background sobie ustawić. Ja mam przeźroczyste, jak widzicie, wszystko tutaj ustawione. Możecie to też oczywiście obrócić. Fajna właśnie opcja jest w Feather kliencie, że możecie obrócić. Niestety jest jeszcze płatny, może kiedyś będzie niepłatny. Mam taką nadzieję. I dobra. I ten fizik. Czyli po prostu jak rzucamy, że mają fizykę, że podlegają praw fizyki, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu jak na przykład spada nam sztabka złota, to że ona się będzie leżeć, a nie, że będzie tak jakby wisieć ten item nad ziemią. Mam nadzieję, że wiecie. Po prostu item fizik. Jakoś trudno nie powinno wam być zrozumieć. Custom Cursor. Nie wiem jak to się czyta, sorry. Czyli kursor nasz. Ja sobie to włączę, bo mi się ten taki zwykły nie podoba. Oczywiście możecie to też zrobić tymi różnymi teksturpakami po prostu. Możecie tutaj sobie ustawić takie Default i Arrow. Ja najczęściej wybieram Arrow. Możemy tu powiększyć. No, skala jest dosyć duża. Ja sobie tak oddam na 9. Garb to nie wiem co to jest. Będzie sobie też ustawione. I to tu też w sumie. To jest za grubość odpowiada. Czyli możemy mieć gruby lub cieniutki. Ja... No dobra, niech będzie na 1. Dobra. Tutaj możemy kolor naszego celownika dać. Chroma, czyli zmieniający kolory. Akurat
tutaj chromy nie będę stosować, po prostu niech zostanie biały. Więc celownik mamy ustawiony. CPS-y też możemy sobie, ale mamy już w tym ustawione CPS-y, więc ja nie chciałbym CPS-ów. Motion blur. Co to jest? No właśnie. Motion blur to jest na przykład na zero, jak się obracamy, normalny obrót mamy, co nie? Ale jak włączymy właśnie motion blur i na przykład na 100 ustawimy, to będziemy mieć, no właśnie, takie przejście, tylko na 100 nie powinienem ustawiać. Zmienię sobie. O, i mamy takie bardziej zamazane, jak się obracamy. Mi się to bardziej podoba. To musicie już pod siebie ustawić. Ja na przykład z 28 sobie dam. I będę miał takie, jak będę się obracał, lekko rozmazane tło. Więc mi się to podoba. I dobra. Włączamy sobie motion blura, ping. I czy będzie mi działać w końcu ping? Bo właśnie nie wiem czemu, ale nie widziałem pingu. Nie wiem, gdzie on jest. Może mi gdzieś go... może musimy tu kliknąć. Nie wiem. Czekajcie, mam ping? No nie mam pingu. Nie wiem, co się dzieje z tym moim pingiem. W ogóle go nie widzę. O, tu jest ping! Dobra, znalazłem go. Bo ja zawsze miałem gdzieś tu ping. O. O, i mamy... Widzicie, jaki mam mały ping? W końcu mam mały ping. Mogę sobie to trochę... No właśnie, bo to ma strasznie dużo fajnych opcji. Czyli możemy nawet... Nawet tak o możemy grać. Ale nie wiem, czy to nam pomoże. Raczej utrudni. Czyli sobie mogę to pomniejszyć nawet. Gdzieś tak o ustawić. To już wielkość pod siebie musicie ustawić. Dla mnie to jest trochę za duże. Ale oczywiście nie można też za małego dać. O, myślę, że tak może być git. I nie chcę tego na samym dole, tylko gdzieś bardziej tak o. Tutaj sobie troszkę to podwyższę, żebym bardziej to widział. I dam to sobie w róg. Dobra. I jak widzicie, mamy tu już strzałeczki, wszystko. Obróbki tego. Oczywiście możecie, właśnie najbardziej mi się podoba to, bo możecie własnego moda mieć. Ale gracie sobie i to jest najlepsza rzecz z tego wszystkiego. W Lunarze co prawda i w większości tych też to jest. Ale bez tego nie przeżyjecie, mówię wam. To jest TNT Timer. Czyli jak po prostu podsadzicie TNT, to widzicie, za ile wybuchnie. Ja szybko sobie na Bedwars'y wejdę i wam pokażę. I ten Physic Mod właśnie działa tak, że to nam jakby upada i ma fizykę po prostu prawdziwą, że upadnie nam na ziemię, a nie, że będzie latać jak nie wiadomo co. W ogóle zagram sobie tu gierkę jedną. I mamy... Tu o wiele więcej, czyli clear water też możemy sobie włączyć, ja jakoś z tego nie korzystam. Kompas sobie włączę w ogóle. Grałem nieraz na kompasie, jakoś tak przyzwyczaiłem się do kompasu, więc sobie go włączę po prostu. Background to jakiś malutki sobie dam, mniejszy jeszcze. O. I sobie ustawię to tu, a to gdzieś tu. O, i widzicie, nawet mamy ten. Tylko to trzeba pod siebie wszystko ustawić, na serio, tego jest mega dużo i dlatego nie mam jak wszystkiego wam pokazać. Tylko nie wiem właśnie, czy perspektyw to jest to. Tak, to jest pod alta sobie to. O. Lewy alt. I czekajcie, tylko sobie to włączę. Perspektyw. Czyli po prostu free look. Free look, czyli na przykład niszczymy komuś łóżko i możemy patrzeć, czy ktoś nas nie idzie zaatakować. To jest właśnie też przydatne bardzo. I sobie kupię od razu to. I patrzcie, TNT, time, czyli pokazuje nam, za ile wybuchnie TNT. I wyszło nam. Dobra, niszczymy mu łóżko. Nie, tu. A, on nie ma łóżka. No dobra, tak czy inaczej wiecie chyba, o co chodzi. To są takie podstawowe i dla mnie najlepsze i najbardziej potrzebne rzeczy, które powinniśmy tu sobie ustawić. Tylko on mnie zaraz zabije. Dobra, lecimy sobie. Więc wy pod siebie musicie tu ustawić. Ja tylko wam pokazałem, jak wy możecie tu ustawić sobie, żeby wam było po prostu ładniej. Tak jak ja mam, bo mi się tak podoba, jak ja mam ustawione. Ale wam oczywiście może się coś innego podobać. Ja dodałem własnego moda, czyli replay mod.
No, który najlepiej nie działa, bo na CoxCraftie na przykład jest on non-premium. Czyli też i inni będą widzieć, nie będą widzieć jakby mojego tego. Na replay modach, czyli na nagrywkach z replay moda, większość powinna wiedzieć, co to replay mod, jeśli nagrywacie na ety. To po prostu będzie nam takie ładne ujęcia robić, tak jak teraz widzicie. Dzięki za oglądanie, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie zapomnijcie zostawić subika z dzwoneczkiem. Oczywiście, jeśli odcinek Wam się spodobał, wbić na grupę na Discordzie, link oczywiście macie w opisie. Zostawić łapkę w górę. To był taki, po prostu jak ustawić to, jeśli chcecie z innych, na przykład Labimod, Bad, coś tam mod. Wszystkie do klienta, wszystkie klienty jak ustawić, żeby właśnie było ładnie i żeby nie psuło nam to wizualności, a było przy tym użyteczne. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mi się tak podoba, jeśli Wam się inaczej podoba, to możecie też sobie w sumie pod siebie ustawić. To co? Do następnego. Siema!